Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie, kochani, w kolejnym naszym spotkaniu tutaj na kanale. Oczywiście tradycyjnie, bardzo was wszystkich proszę o to, żebyśmy wysłali miłość w świat. Proszę, by każda osoba właśnie w tym momencie wpisała w komentarzu słowo miłość. Jak będziecie wpisywać to słowo miłość, to poczujcie, jak ona wypływa od was do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które zostały dotknięte przez różne kataklizmy, przez różne działania wojenne, jak również te osoby, które są daleko od Boga, tak aby mogły odnaleźć tą właściwą ścieżkę życia, więc bardzo was za to kochani proszę każda osoba każda kochani osoba, która ogląda to wideo Proszę, by wpisała w komentarzu słowo miłość i żebyście pomyśleli o tych wszystkich osobach cierpiących. Naprawdę, kochani, tutaj w Polsce mamy bardzo dobrze. Jest to bogaty kraj, piękny kraj. Jeżeli chodzi o ogólnie całe życie społeczne, o te wygody, jakie mamy, to jeżeli byśmy mieli to porównać na przykład do niektórych krajów afrykańskich, kochani. I wielu, wielu nie wie, jak tam ludzie żyją, że naprawdę nie mają nawet czasami papieru toaletowego. Takiej podstawowej, kochani rzeczy, jak papier toaletowy, zrozumcie to. Ci ludzie tam naprawdę mają problemy z takimi błahymi rzeczami, które nam wydają się po prostu hmm, czymś, co wręcz należy się człowiekowi, tak? Prowadzę, kochani, cały czas tą zbiórkę e, dla dzieci z e, sierocińcy w Afryce, w Ugandzie dokładnie. 105 sierocińców. E, dzięki wam e, udało się bardzo dużo uzbierać środków. E, praktycznie prawie wszystkie środki zostały już tam na miejscu e, rozdysponowane. I ja wstawiam te, kochani, zdjęcia, na co te pomoc idzie, bo to są różne artykuły szkolne, jest to e, zakup żywności. E, ostatnio tutaj e, dyrektor z jednego z sierocińcy wysłał mi zdjęcie, e, gdzie kupiono materacę dla dzieci. Inny z kolei e, była to pani, która mi wysłała zdjęcia. E, z kolei e, wczoraj kupili po prostu takie e, gumowe e, klapki dla dzieci. I naprawdę ta pomoc tam płynie, ale jakbyście zobaczyli nawet jak, w jakich oni warunkach żyją, to my naprawdę mamy wielkie wygody, kochani, i wielokrotnie nie potrafimy tego docenić. Więc należy, kochani, sobie pomagać. Wielkie Bóg zapłać wam wszystkim za to, że pomogliście w tych zbiórkach. Wielkie Bóg zapłać za wszelkie modlitwy. I oczywiście zapraszam, jest grupa na Facebooku, jest to grupa otwarta, kochani, specjalnie przygotowana dla was, żebyście zobaczyli, na co ta pomoc idzie. Jest to grupa, która się nazywa Łukasz Andryszczak, Pomoc dla Afryki. Jest to grupa publiczna, nie trzeba dołączać, może tylko wejść, zajrzeć, co tam jest, obejrzeć te zdjęcia i zobaczycie, kochani, jak oni tam, kochani, też żyją. Jak te dzieci się cieszą z tych zeszytów, z tych długopisów, z tych materacy, z tego worka fasoli, worka ryżu, gdzie naprawdę jest wielka radość, że udało się pomóc, kochani. Chciałem tę pomoc dalej nieść. Jeżeli możecie pomóc, to oczywiście zapraszam. Jak mówię, nawet był plan, żeby jechać w czerwcu do Ugandy. Ale mieliśmy nawet zarezerwowane środki tutaj na bilety, żeby tam pojechać, żeby zrobić tam relacje i tak dalej na miejscu. Ale dzieci teraz od lutego idą do szkoły i była wielka prośba, żeby właśnie pomóc, żeby zakupić te artykuły szkolne, żeby te dzieci mogły do tej szkoły iść, żeby były przygotowane i udało się tę pomoc, kochani, przekazać. Więc naprawdę bardzo wam dziękuję. Jestem przeszczęśliwy, że tak udało się to wszystko zorganizować. Oczywiście jest taka sprawa, jak to zacząć, bardzo też no, nieprzyjemna dla mnie, ponieważ ja nie jestem w stanie każdemu pomóc. Jak wiecie, jak jesteście ciekawi, oczywiście, jak ta pomoc była przekazywana, te środki pieniężne, to było tak, że po prostu ja dysponowałem te środki na różne. Sierocińce, gdzie były te zbiórki, i na tych wszystkich zbiórkach, kochani, e, no są widoczne te wpłaty. Kto wpłaca, i tak dalej, i też inne osoby, jak również e, nawet z innych krajów, niekoniecznie afrykańskich, e, te osoby też jakby no zauważyły, kto wpłaca, e, kto pomaga, i jakby tego też nie neguje, bo ludzie szukają różnych e, sposobów e, pomocy. I też wiem, że pewnym osobom być może z kanału wydawało się to dziwne, ponieważ dostawałem takie sygnały, gdzie ktoś wysyłał zaproszenie do znajomych z Afryki, prosił o pomoc, wysyła dużo wiadomości itd. Ale kochani, czasami trzeba też zaufać i posłuchać tego głosu Bożego, który jest w nas. I wierzcie mi, że były osoby, które... Był tak jeden pan, jest to dyrektor z jednego z sierocińcy, i on już naprawdę nie wiedział, jak zdobyć pomoc od kogokolwiek. I on naprawdę wklejał wszędzie mi pod zdjęciami, pod różnymi postami. Proszę, pomóżcie, pomóżcie. Tutaj taka nasza zbiórka, pomóżcie, pomóżcie. I to było wręcz takie, aż spam, i tak dalej. Ale wierzcie mi, że ja tak pomyślałem nad tym, czy warto pomóc temu człowiekowi, i czy to. Jest przypadek, że on akurat do mnie napisał, i że się zgłosiło o to pomoc. E, oczywiście w trakcie tutaj e, ostatniego czasu, jeżeli byśmy wzięli rok czy dwa lata wstecz, to były takie różne mm, przypadki, że też się odzywały inne osoba, ale to chodziło o pomoc z innych krajów. Ale ja się zastanowiłem, czy trzeba pomóc temu człowiekowi, czy e, co zrobiłaby miłość. I wiele razy w życiu, jeżeli będziecie mieć trudne wybory, e, będziecie postawieni przed takimi wyborami, będziecie mieć problem z podjęciem decyzji, a te y, decyzje będą wiążące z takimi. Będą się wiązały z takimi wydarzeniami bardzo wręcz trudnymi, konfliktowymi, i tak dalej, to zawsze zadajcie sobie pytanie, co zrobiłaby w tym momencie miłość. I wierzcie mi, że ja zaufałem temu człowiekowi. E, Wysłałem te pieniądze e, i co się stało po kilku dniach? Ten człowiek, i to była, to była pierwsza osoba, bo dotychczas e, tam wysyłali mi te różne. E, zdjęcia tych dzieci, co kupili, tak dalej, a teraz naprawdę ten człowiek tak się ucieszył, że zrobili nawet napisy na kartonie, napisali, że bardzo dziękują za pomoc Polski, dziękuję tutaj Łukasz Andryszak za tą pomoc, którą przekazano i tak dalej. To wszystko jest też na grupie pokazane. I te dzieci, naprawdę te worki, kochani, tam ryżu, tego, tej żywności, jajek, które kupili, wszystko, oni naprawdę, te dzieci tak się cieszyły i ten człowiek tak się cieszył. Ja, ja zobaczyłem Oczach tego człowieka ogromną, ogromną, kochani, wdzięczność. Jest to niesamowite też przeżycie dla mnie, i wiem, że to nie mogłoby się wydarzyć bez Was. I Wy jesteście, kochani, tymi aniołami. Ja jestem tylko pośrednikiem, który może coś zorganizować, może dziś coś przekazać, ale to Wy pomogliście i to się udało dzięki Wam. Więc naprawdę bardzo Wam, kochani, dziękuję za to. Oczywiście zapraszam do dalszego wsparcia, jeżeli możecie pomóc. To, to bardzo proszę, jeżeli możecie też wesprzeć kanał, to bardzo proszę. Na końcu nagrania będzie informacja, jak można pomóc, jak również w opisie tego filmu. Czuję ogromną wdzięczność. Po prostu chcę Wam wszystkim podziękować za to, co robicie. My zobaczymy się już niebawem, więc takie moje po prostu podziękowanie właśnie dzisiaj dla Was. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, wielkie Bóg zapłać za to wszystko, co robicie. Dziękuję Wam bardzo.